Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do lektury najnowszego dodatku specjalnego To Bydło, a w nim przede wszystkim barometr cen mleka, w którym opisujemy, zbieramy dla Państwa cenniki wybranych mleczarni, a także realne ceny hodowców, dzięki którym możecie się Państwo porównać. Kolejny bardzo ważny temat dotyczy spółdzielni mleczarskiej Bielmlek, gdzie hodowcy stali się zarówno dłużnikami, jak i wierzycielami. Co stanie się z mleczarnią, co stanie się z hodowcami, jaki los czeka ten podmiot? Przeczytajcie Państwo w najnowszym wydaniu. Kolejny bardzo praktyczny temat dotyczy zasuszania krów. Wszyscy wiemy, jakim dużym problemem jest zasuszanie tych zwierząt, kiedy produkują jeszcze 20-25 litrów mleka. A może warto skrócić okres zasuszania? Jaki jest bilans zysków i strat takiego postępowania? No i zapraszam również Państwa bardzo serdecznie do lektury najnowszego, drugiego już w tym roku, kwartalnika Bydło mięsne i opasy. A w nim przede wszystkim klasyfikacja tusz wołowych. No, wiemy doskonale, że na tym polu jest mnóstwo konfliktów między rolnikami a zakładami ubojowymi. Jak sprawić, co zrobić, żeby klasyfikacja była bardziej rzetelna, żeby wszyscy byli z niej, powiedzmy, zadowoleni. No i temat dotyczący pastwisk. Proszę Państwa, zdarzają się regiony, gdzie bydło mięsne atakują wilki. Jak zabezpieczyć się przed tymi zwierzętami? Jak zabezpieczyć pastwisko przed tymi zwierzętami? I czy można uzyskać jakieś dofinansowanie z tego tytułu? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do lektury dodatku specjalnego To Bydło, a także kwartalnika Bydło mięsne i opasy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.